Jesteśmy tęczową rodziną, dobra, dobra. Dobra, no. Jestem Karolina. Ja jestem Ola. I jesteśmy tęczową rodziną. Poznałyśmy się 9 lat temu, a ja byłam w dość dziwnej sytuacji jakby swojej umysłowej, tak? I to, co chcę robić w swoim życiu, z kim chcę być i jak wyobrażam sobie te życie. I umieściłam ogłoszenie na jednym z kobiecych portali. Dość dziwne, to dzisiaj zastanawiam się, czemu Ola na to ogłoszenie odpowiedziała, ponieważ tam było więcej moich wad niż zalet. Tak jest. A ona napisała? Zaczarowałaś mnie. Ja na to odpowiedziałam. Stwierdziłam, że to musi naprawdę być interesująca osoba, jeśli coś takiego wymyśliła. Ja wróciłam po 7 latach z Włoch. Też byłam na takim rozstaju, nie wiedziałam co dalej. No i zobaczyłam ten anons. I tak to się zaczęło. Spotkałyśmy się 10 listopada pod Nowotelem. Poszłyśmy do pewnego klubu kobiecego, który znajduje się w centrum Warszawy. A 12 listopada byłyśmy w knajpie i Ola ciągle szturchała mnie. Ktoś napisał do Ciebie SMS-a. Ona mi napisała SMS-a. Czy będziesz ze mną chodzić? Bardzo oryginalne. Decydując się na dziecko, na pewno jakieś emocje były, no bo nie jesteśmy standardową polską rodziną, ale decydując się na to, że tak, będziemy miały dziecko, nie mamy żadnych obaw, no bo posiadamy to dziecko tutaj, tak? Żyjemy, jesteśmy w pełni wartościową i szczęśliwą rodziną. Dobra, pomieszaj. Nie, tutaj rzucamy. Dobra. To chodź, przejdziemy teraz, będziemy na patelnię zaraz rzucać, dobra? Olek pojawił się w naszym życiu po długich rozmowach i przemyśleniach. Byłyśmy w pełni świadome tej decyzji i to była najlepsza decyzja naszego życia. Chociaż ja bardzo długo nie chciałam być mamą. Ja no, jestem od Karoliny 7 lat starsza, więc u mnie ten instynkt macierzyński gdzieś tam się już budził przez wiele lat. No ale dawałam jej czas na to, żeby ona dojrzała do tej decyzji. Nie było żadnej presji z mojej strony, tak mi się wydaje. Za co jestem wdzięczna. Tak. Przeczekałam, doczekałam się i jest Olek. Nasz wulkan. Wulkan energii. Idą? Kto to puka? Kto to? Kto to puka? Kto to? Dzień dobry. Dzień dobry. To ja jestem zła. Cześć, Olciu. Coś mam dla ciebie. Ja dzwonię do przedszkola i mówię, mam pytanie do pani przy wyborze nowego przedszkola. Ona, słucham, ja mówię, dość dziwne, czy pani jest tolerancyjna? Ale o co pani chodzi? Ja mówię, bo my jesteśmy tęczową rodziną, jesteśmy dwoma mamami, wychowujemy dwójpółletniego syna. Pani do mnie mówi, ja jestem bardzo tolerancyjna, moja załoga jest bardzo tolerancyjna, ale za rodziców nie odpowiadamy. Więc ja stwierdziłam, że ja z rodzicami nie chcę się kumać, co nie? Ja chcę tylko, żeby Olek miał taką, że jak tam są jakieś stworzone galerie obrazów teraz były z Dnia Matki, z Dnia Ojca, Dzień Rodziny, to ja tam chcę, żebyśmy my dwie wisiały, co nie? No wiesz, Aneta, stwierdziłyśmy, że żłobek to jest taka przechowywalnia trochę, a przedszkole to już jest taki moment, w którym dziecko się kształtuje i wychowuje, tak? Nie oszukujmy się, ale on więcej w tej placówce będzie niż z nami, no bo będzie od rana do wieczora. I ja nie chcę, żeby on był wychowany w takim świecie, że w przedszkolu musi udawać, a w domu musi być normalnie, tak jak jest. No czego on ma się wstydzić? Jeśli tak będziemy go kształtować, no to będzie masakra. Będziemy pokazywać, że nas nie trzeba się bać, bo jesteśmy tacy sami jak inni. Wow! Jaki jest Olek? Olek jest żywiołowy, to na pewno. To jest taka mieszanka, wizualnie może jest tobą, ale jeśli chodzi pod względem charakteru, to jest taka typowa mieszanka mnie i ciebie. Jest wulkanem energii. Ma bunt dwulatka, ale to jest chyba normalne na tym etapie i przede wszystkim ale jest wrażliwy, jest przede wszystkim bardzo wrażliwy, bardzo empatyczny. Śmiejemy się, że Ola urodziła nam trzeciego kompana. Czyli jesteśmy takim trio, który żyje w swoim tempie i jest nam dobrze, tak? Nie ma czapki? No i jedziemy. No, nogi do góry. Nogi do góry, mama trzyma. Nie chcę. Ale mama trzyma. Tup, 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 tup. Ale kierownicy trzymaj. Dobra. Nie, to nie na swoje nerwy. No to zbiegamy. 3, 4. Zbiegamy. Hop.